Cześć wszystkim, z tej strony Piotr. Tym razem krótki filmik o najnowszych premierach z tego tygodnia. Świt X, X-Men w wykonaniu Hickmana, Leitermana i Yu. Kontynuacja albumu, który zapoczątkował nową transformację dla mutantów, czyli Root X, Potęgi X. Co zawiera ten album? Zeszyty X-Men 1.7 i Giant Size X-Men Jean Grey and Emma Frost numer 1. X-Men, czy raczej mutanci, stworzyli sobie państwo na wyspie Krakoa. W ciągu właściwie jednej nocy dla ludzkości. Ale przygotowania chwilę trwały. Teraz muszą bronić tego swojego tworu. Czy jest to historia wciągająca? Tak. Czy na długo wciągająca? No, na dłuższy okres czasu na pewno tak. Mamy ponowne pierwsze spotkanie, jak gdyby, Cyklopsa i Xaviera. I mutanci, bo nie ma zespołu X-Men, pamiętajcie o tym. Jeszcze nie ma, dopiero będzie podczas wydarzenia Hellfire Gala. Stawiają czoła machinacją ludzi. Pojawia się też post-człowiek. Bardzo fajne nawiązanie do runu Greya. Ale nie musicie się tym przejmować, jeśli nie wiecie kim są, ponieważ w tym albumie post-ludzie będą wyjaśnieni dla wszystkich. Więc dzieje się tu bardzo dużo. Na bardzo wielu frontach. Graficznie też jest bardzo dobrze. Mamy rodzinkę Summersów i Wolverine'a. Objaśnienia, czym się jest Summer House. Jak to u Hickmana. Mamy też pojawienie się już w drugim numerze pewnej wysepki i pewnej osoby, która bardzo później będzie bardzo istotna. Hickman jak zwykle daje czadu, przyzywacz, istota się zowie. Kit Cable. Także naprawdę jest tutaj podbudowa pod naprawdę coś, co Hickman potrafi robić. Ale tym razem, w przeciwieństwie do Avengers, New Avengers, skupia się na rozwoju postaci, mimo że ma ich bardzo wiele. Jednym z nich jest Apocalypse. Agrokult to jest jeden z moich ulubionych zeszytów. Nowi ludzcy przeciwnicy. Niby starsze panie, ale dają czadu. Tutaj na tych panelach, jak zwyżywały Emma Frost od K, od P. No po prostu coś maestria. Uwielbiam to poczucie humoru. Wyraz twarzy Emmy. Sebastian wkraczający do akcji. Aż w końcu wszystko załatwia na chwilę Cyklops. Mamy też wyjaśnienie, kim są te panie. Jeszcze już jest pierwszy dowcip, wam pokażę. Kim one są? Są Agrokultem. Szał się pyta, z Agrokultem? Także
agrokult rządzi. I to jest kolejny problem dla nowo powstałego kraju. A to jest drugi zeszyt z tego albumu, który po prostu ubóstwiam. Szczyt w Davos, jak już powstał kraj dla mutantów, biorą udział przywódcy państwa. Oprócz polityki, oczywiście zamach. No jak też by inaczej? Czy ludzie potrafią coś innego? Nie. Piękna przemowa Magneto. Równocześnie Cyklops i jego towarzysze zajmują się oponentami. Także mamy też nawiązanie do serii X-Force, którą mam nadzieję, jak on wyda. Kolejne polowanie na post człowieka. Piękna ilustracja. Wyjaśnienie, czym są postludzie, mniej więcej oczywiście. Tu jest też bardzo fajna Storm. Sytuacja, która na końcu albumu będzie istotna. Cyklop zastanawia się, czy raczej stwierdza, że popełnił błąd. W szóstym numerze też bardzo fajnie. Mamy Mystique i jej żonę, partnerkę, która zmarła. Ale nim zmarła, poprosiła ją o pewną rzecz. Oczywiście, który zaczyna przypominać w trakcie penetrowania kwatery przeciwnika i zostawiają tam kwiat i umiera przy tym oczywiście, ale zostaje odtworzona. I oczywiście Xavier, Magneto, Moira nie chcą dotrzymać słowa, więc Mystique przypomina sobie słowa jej ukochanej, co ma zrobić. Siódmy numer, bardzo też wprowadzający w meandry, jak przywrócić moce mutantom, którzy je utracili na skutek na przykład House of M. Bo jakby nagle 100 milionów czy ileś mutantów chciało odzyskać swoje moce, no to piątka miałaby problem. Na razie wymyślili dość brutalny, aczkolwiek fajny pojedynek, który można odzyskać dar bycia mutantem. Jedna z rodzeństwa Guthrie przystępuje do tego rytuału. Magneto, przepraszam, Apokalips bierze w niej udział. I dziewczyna za swoje walkę do końca, poświęcenie, zostaje przywrócona jako mutant. Też fajna rzecz, poruszane kwestie religijne tutaj, stworzenia religii dla mutantów. O, a to jest piękny, beztekstowy właściwie numer. Czyli takie nawiązanie do runu Granta Morrisona, jak pamiętacie. Też taka podróż psychiczna. Tym razem do umysłu Storm. Po prostu piękne ilustracje. Co jej się stało? Dlaczego padła na ziemię? Kto jest temu winien? Co ma w sobie? To jest bardzo fajna rzecz. Tu mamy na końcu język krakoński, alfabet. Do tego galerii układek alternatywnych. Jak czytać Świt X, czyli co Egmont planuje. W tym tygodniu wyszli New Mutants. Potem mamy Empireum X-Men. Bardzo fajna rzecz w kontekście Wandy Maximoff oraz House of M.
kolejny tom X-Men, który wyjdzie w lipcu, i seria Marauders. Chciałbym poznać, jak Egmont to wszystko myśli zrobić. Bo szczerze powiem, bardziej bym widział start Excalibura, aniżeli Marauders w pierwszym rzucie. Bo ma więcej do znaczenia dla pierwszego crossoveru, czyli X of Swords, Ten of Swords, jak to woli. Ale na razie Marauders, no, też fajne. Ja wiem, rozumiem, o co im chodzi, że politycznie misja Marauders, jaka jest, to jest ważne. Wkrótce Empireum X-Men. Także album jak najbardziej fajny. Rozbudowuje to, co Hickman wymyślił dla X-Men. Po postacie rozwijają się. To jest duży plus w twórczości Hickmana. Nowe zagrożenia. No, te starsze panie miażdżą system. Równocześnie przybycie wysepki, przyczółka, tak nazwijmy. To jest kolejne punkty do tego, jak to nowe państwo będzie tworzone i co będzie robić. No i Davos. Świetny numer. Polecam wczytać się w dialogi i zobaczyć, co tam się dzieje. Bardzo, bardzo fajna lektura, którą polecam, żeby się zapoznać, zrelaksować i widzieć, jak ten świat jest kształtowany. W tyle głowy trzeba pamiętać, że nie wiemy, co Egmont dalej chce zrobić. A zaraz wam pokażę, jak to wygląda na mojej półce. Jeżeli chodzi o całą erę Krakoa, jak widzicie w oryginale, mamy House of M, przynajmniej na mojej półce, w wersjach OHC, X-Men, Excalibur, Marauders, X-Force, Wolverine, Cable, pierwszy crossover, czyli X of Swords, Excalibur, Marauders, Hellions, drugi crossover, bardzo, bardzo istotny, Hellfire Gala, Inferno, czyli pierwszy koniec pomysłów Hickmana i w zasadzie, jak dla mnie, zakończenie ery Hickmana, bo potem już go nie było, czyli nie on tworzy, ale zwieńczenie wątków Moiry MacTaggert. Mimo że tytuł jest, jak widzicie, dotyczy Wolverine'a, jest to po części prawda, ale ważniejszy jest tutaj wątek Moiry, co wymyślili dla przyszłości, zarówno jej, jak i mutantów jako takich. Z całej tej galerii albumów i historii, które tutaj mamy, na pewno X-Men jest bardzo dobrą serią. Excalibur jest istotny w kontekście X of Swords, tak samo X-Force. Wolverine, Cable, moim zdaniem mniej. Perełką tej całej sagi jest Hellions, tworzony przez Wellsa. To polecam z czystym sercem, żeby sobie nabyć, przeczytać, czy to w oryginale, czy miejmy nadzieję, że Egmont wyda. Łączy się oczywiście z X of Swords, ale stanowi piękną, zamkniętą historię, którą po prostu warto przeczytać. Jest świetny humor, dużo akcji i naprawdę polecam serdecznie. Oczywiście Hellfire Gala teraz zmienia wszystko, zarówno na Ziemi, jak i poza nią. Inferno, pierwszy cios dla Moiry, drugi cios dla Moiry. W sumie era Hickmana dla mnie zamyka się w tych albumach, plus jeszcze dwa, czyli w drugim Wolverine, który sobie tutaj włożę, i drugim X-Force, czyli tutaj. Przynajmniej ja zakończyłem czytanie na tej części, bo uważam, że to jest to, co najważniejsze. Także X-Men, Hickmana, jak najbardziej warto sięgnąć. To jest naprawdę świetna, świetna zabawa. I coś nowego dla X-Men. Nowy punkt wyjścia. Nowe możliwości. I to nie tylko na Ziemi, poza nią również. Polecam erę Hickmana jako taką. Z paroma wyjątkami. Mimo że mam je. Nie do końca Wolverine, Cable. Siadły mi, jak to się mówi potocznie. Ale przygoda jest fajna. Kitty Pryde w Marauders rządzi. Też Katarzyna Pryde już powinno się mówić. Iceman. Świetna historia tutaj też. Także polecam erę Hickmana
jak najbardziej.